Mamy wam coś do powiedzenia. Ty powiesz, czy ja? Ja powiem. No. Nie wszystko, co wam tu pokazujemy, to prawda. Nie wiem, co jeszcze. Jeszcze tak, wiesz, taka zamyślona, nie? Jeszcze taka zamyślona. I teraz jeszcze, nie wiem, może poprawiasz sobie pończochy. O, nie? O, właśnie. Dobra, kochana, 1000 obejrzeń. No to dzięki za Instagrama. Ja odchodzę. Co tu jeszcze więcej? No co ty możesz więcej powiedzieć? Mariola mówi, że dość już życia na beneficie i właśnie dostała ofertę pracy w fabryce. I ona będzie składała swoją aplikację na pozycję królowa. Mariola nie jest głupia. Przysłali jej maila z pytaniem, żeby podała swoje imię, nazwisko, datę urodzenia. A Mariola jest tyle lat w Anglii, że od razu mi napisała thank you very much. Niedługo ciąg dalszej inwestycji o nazwie Nowy Garażyk. Dla wszystkich, którzy śmieją się z faktu, że ten garaż będzie tak naprawdę rupieciarnią, chciałbym przeprowadzić mały test. Pozwolę sobie wziąć tą jedną, jedyną kijankę, która mi jeszcze została i zobaczyć po zaparkowaniu, ile miejsca zostanie wokół niej. I ile miejsca zostanie od drzwi. No to jeszcze raz dzięki za tego Instagrama. Poznałam prawdziwego mężczyznę w końcu. Nazywa się Mustafa, jest z Turcji. Będzie obsypywał mnie złotem i ubierał w burkę. Serio? Serio. Za muzykę w dzisiejszym odcinku odpowiada Mariola. Nagrała ją zanim odeszła. O, ten kamień jest bardziej interesujący od ciebie. Przynajmniej coś robi. A może... Nie. Żono, ty chyba za duży ten garaż zamówiłaś. Proszę bardzo, ile jest miejsca? Dobra, może trochę przegiąłem z tym parkowaniem do tyłu. Odsuńmy trochę kijankę w tą stronę. Zmienię się. Już tyle razy to słyszałam. O, i tak jest bardzo fajnie. Tu zmieści mi się jakaś szafka, tu zmieści mi się kolejna szafka. Nie mam tyle szafek. Przed wami wylewka pod garaż, która przeczy brytyjskim prawom fizyki. Brytyjskie prawo fizyki mówi, że garaż jest do przytrzymywania rupieci, ale nie samochodów. A tu będzie niezła bomba. Drzwi też się raczej domkną. Zmienię się. Dobra, zjeżdżam, bo mnie budowlaniec opierdoli, że jeżdżę po mokrym betonie. Czyż on cię nawet nie będzie kochał? Tak w ogóle, to on mi obiecywał, że nie będę już musiała pracować, bo tak naprawdę to mam dosyć tych nocek na fabryce i utrzymywania ciebie nie robię. To jest jedna z moich dwóch szopek ogrodowych i kiedy zamawiałem drugą, to prosiłem pana stolarza, aby wyglądała identycznie, żeby była tak samo pomalowana, była zrobiona z takiego samego rodzaju drewna. No i mam. O brytyjskiej jakości zrobiłem już tyle odcinków, że nie chce mi się nawet powtarzać tych samych żartów. I to jest sprawiedliwy podział obowiązków. Kiedy Mariola się maluje, jej siostra maluje nam szopkę. Dla ciebie ten ogród. Wszystko w tym ogrodzie, dla ciebie. Nawet nie lubię ogrodów. Wszystko dla mnie w tym ogrodzie? Przecież tam nic nie ma.
tutaj siostra Marioli poprawia po fachowcach. Bo fachowcy mieli nam nanieść podwójną albo potrójną warstwę farby, a nanieśli pół warstwy. Na szczęście Pawełek wygląda mega atrakcyjnie, bez żadnego malowania. O, a tu przyszła wiadomość ze szkoły, że w związku z rosnącymi cenami energii, cenami żarcia i cenami wszystkiego na wszystkim, dzieciaki nie będą mogły już być przyprowadzane do szkoły na 7:30 i nie będą mogły uczestniczyć w tak zwanym Breakfast Club. Czyli wszyscy rodzice, którzy przyprowadzali dzieci do szkoły wcześniej, żeby iść na przykład na godzinę 8 do pracy, mogą się dosłownie pocałować w pizdę. Kurwa, no ty sobie żarty robisz, nie? Pamiętasz, a mieliśmy naśladować ten taki kanał? Ona, on, ono, ono, ona, ona. Kochanie, kochanie, nie uwierzysz. Co się stało? Dostałem awans w pracy. I co się cieszysz? I tak masz raka. Troszkę ci się zabrudziły, tu troszkę. Przyłączcie się w gratulacjach. Mariola jedzie na interwiu odnośnie pozycji królowej na fabryce ogórków. A ja co? Odwiozę młodą do szkoły i wracam dalej szukać pracy w internecie. A tak w ogóle to nie mów do mnie Mariola, bo znasz moje prawdziwe imię. Wiesz co? Dobrze mi ludzie pisali w komentarzach. Tylko ci założę Instagrama i zaraz zabierze mi ciebie jakiś konar. Mustafa, chociaż dla mnie prawdziwą torebkę Louis Vuitton, a nie jakieś podróby. I nie zapłaciłeś mi jeszcze za 3 poprzednie odcinki. Co on ma, czego ja nie mam? Zobacz, ogród, dom, drzwi z Polski. Co on ma? Ma wielką willę w Dubaju i 4 wielbłądy. A ten dom jest mój. Wiesz co? Jeszcze zatęsknisz za polskimi drzwiami. Prędzej kija ci kije naprawi. W ogóle to zauważyłem niepokojący trend. Filmy na ten kanał nagrywam tylko i wyłącznie wtedy, kiedy dostaję z serwisu kij jakiś samochód zastępczy. Znowu dostałem furę. Tym razem hybrydę typu plug-in. Możecie spać spokojnie, wszyscy trzej fani Marioli. Tym razem szpulkę rozwinąłem na maksa i nie spalę domu. No dobra, wcale nie mam paneli słonecznych, dlatego ładowanie samochodu pod domem nie jest za darmo. Za darmo to ono jest, jeśli porównamy obecną cenę prądu do tej, która wyskoczy nam w październiku. Przecież w szczytowych momentach to pokazuje, że zrobi 369 mil na galonie. Dobra, kończymy szopkę i jedziemy oddać samochód do salonu. Może jeszcze raz? Nie ma opcji. Przemyślałaś to sobie, co? A co ja mam robić, jak będzie mi smutno? To masz moje majtki wącha, jak będzie ci smutno. Drogi widzu, ilekroć wydaje ci się, że żona na tobie oszczędza, wspomnij mnie i mój tani ekspres do kawy. Ostatnio, jakbyś mówił Ławie, to żona wzięła mnie i dziecko i poszliśmy do szpitala zrobić sobie prywatnie komplet badań krwi. Żona wybrała takie kompleksowe badanie za 700 zł, córce wybrała kompleksowe badanie za 700 zł, a mi takie za 5 dych, zobaczyć tylko, czy to pociągnie przez kolejnych 5 lat. No dobra, Mariola, śmiechy śmiechami, ale nowego iPhone'a mi obiecałaś. Dupę mnie pocałuj. Przyszą cię nawet nie będzie kochał. Mustafa to kocha w życiu dwie rzeczy. Szybkie samochody i wolne załatwianie się. No ale oni nie jedzą mięsa, a ty, Mariolka, ty lubisz mięso. No zobacz, jak ci uda rozjebało. No właśnie, że jedzą. Jak jest ciemno w samochodzie i Allah nie patrzy. Wezmę pożyczkę. W dupę sobie wstać tą pożyczkę.